So, what next? Well, next I guess we're gonna get shot. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Zostawcie oczywiście kciuka, jak jeszcze nie zostawiliście pod filmem, suba na kanale. Suba na kanale oczywiście z dzwonkiem, by być na bieżąco z filmami i streamami. Jakby ktoś chciał grę, to oczywiście ref link w opisie. Idziemy do naszego gościa, który pożycza pieniądze wszystkim, żeby z nim pogadać. How did you get on, Mr. Morgan? Just then. Just get up. What? Get up! What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here. Take that. Take that and get lost. I'm leaving. Shit, nie sądziłem, że to się tak skończy. Ale przekonuje się, że lichwiarstwo stałe jest niedorzeczne i wyrzuca go z obozu. Wow. Susan? Someone smashed the box. What box? The money box. We'd had that for so many years. A i w sumie racja, nie ma tego. I don't know. Look at this place. All divided. Everyone anxious and at each other's throats. I'm heartbroken. Yeah, me too. Me too. No okej. Okay. Ej właśnie, no nie ma tego. Skrzynki, do której zbieraliśmy hajsik wcześniej. Dobra, konik. Mój konik, a nie ten zjebany. Okej, boy. Let's go. Odjebę go, nie? Dobra. To mamy zgotowe. Trzeba teraz nam chyba pojechać tutaj, tak szczerze mówiąc. Bo mamy questa tutaj w tym miejscu. Myślałem, że ten nas gdzieś jeszcze zaprowadzi. Ale no niestety, jak widać, już pogoniliśmy tego typa. I już nam więcej nie każe nikogo. Od nikogo zabierać kajsu. Więc lecimy. Lecimy do tamtego znaku zapytania. To jest jakiś nowy quest poboczny. Bo gdyby był już jakaś część jego byłaby wykonana przez nas, to oczywiście byłby on pokazany jakąś literką, a jest zaznaczony tylko i wyłącznie znakiem zapytania. Więc będzie jakaś nowa przygoda, a potem po tym questie, który tam sobie zrobimy, pojedziemy sobie do znacznika, który jest w mieście, zrobimy sobie tamten quest poboczny. No i zobaczymy, jak będziemy z czasem. Jeżeli nam coś tam jeszcze wyskoczy jakieś po drodze, to oczywiście też zrobimy. A jeżeli nie, to zajmiemy się pewnie w misją fabularną, w której będzie trzeba odbić naszego kumpla z więzienia. Spokojmy go, bo nam będzie tak cały czas piszczał. A dzięki temu, że go tak cały czas uspokajam, to też wzrasta mi więź z nim. Dobra, na jednym tym daliśmy radę dojechać.
to be our little adventure. You all right there? Who are you? Oh, it's okay, ma'am. I don't mean you no harm. Well, it makes no difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me, starvation will. We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Well, I'll leave you to it. Is there anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. We couldn't even catch a darn mouse. If you need any poisonous berries, though, I'm a natural at finding those. Well, you ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt. Come on. I'll show you. All right. But you better not try any funny business. You know, I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Oh, I don't doubt it. Come on. Tell me, you ever skin an animal before? No, but then again, I haven't caught much of anything either. Well, you'll need to know how to do both if you're gonna survive out here. I am all too aware. So where should we head for? Let's try in the trees down there, near the river. What happened to your husband, if you don't mind me asking? A bear got him. It was horrifying. He survived, but only for a couple of days. I buried him a week ago. I'm sorry. This was really his dream more than mine. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now, I don't know, it's hard to explain. I have to do this. I understand. Yes, this is a good spot. What are we looking for? Jeszcze nie wiem. Well, I think we should start with something small, don't you? I kill it, you skin it. Sound fair? Mitt. But I don't even have a knife with me. Well, don't worry, you won't need one. Now, take a look around for any movement. I don't see anything. Shh, just keep your eyes peeled. Ja też tu nic nie widzę do upolowania. Aha, tylko ja nie mam łuku. Zajebiście. Łuk został na koniu. Dobra, jest tam królik. Ja sobie tylko wezmę, zbiorę strzały, nie? Just hold the legs tight. Pull the skin away quickly.
Should come right off. All right. I can do this. That's it. Go on. Oh my! It worked. That's all there is to it. You did good. I think I've seen enough blood for one day. Do you mind if we head back now? Sure. I'll walk you back. You did good. That should keep you fed for a few days. Oh, yes. At least. Thank you so much. Nie ma sprawy. It really ain't such a bad spot. You got a good water source. It's remote, but you can survive here all right. I have no doubt that one can survive here. Whether Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. Oh, a lot of it, that's for sure. I'd barely left the city before coming here. Cal spent his summers growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Rozumiem, że szybciej nie będzie szła. Już. You see, if you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my husband. I suggest you learn how to use it. Now, come on, let's get you home. Since we got here, it feels like every step forward has come with 100 steps back. People always talk about the simplicity of country life, but there is nothing simple about any of this. Cześć, Paniusiu, bo tu konik mój biegnie. Załaduję to sobie i zawiozę przy okazji do obozu. No jasne. Cyk druga. I to jest jedyny moment, w którym przydałby się, tak szczerze mówiąc, drugi koń, nie? W sumie można jej tego wilka dać, nie? Jednego, bo drugi mi niepotrzebny. Boże, te NPC-ty w tej grze, no come on. Thank you. That was the first time anyone's done anything nice for us. For me, since we got here. Nature provides, but she sure don't always make it easy. That she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. Please do call again sometime, though. A good rest, and hopefully I'll be a new woman. You take care, man. Okay. Płotka, czemu ty strasz teraz? Masz nieotwarte listy lub paczki, spokojnie, to zrobimy to też. Zaraz, tylko najpierw musimy podjechać do obozu. Potem podjechać sobie tu i tutaj też jest poczta, więc sobie pocztę też ogarniemy na lajcie. Niestety drugiego wilka już nie załaduję. Byłoby spoko, ale no, niestety. Trzeba jechać z tym, co mamy. To jest jedyny moment, w którym żałuję, że ten drugi koń jednak za mną nie biega przez cały czas, nie?
bo bym sobie załadował na niego i miałbym z głowy. Nie, no. Skręciłem przecież. Dobrze, płotka chociaż trochę pomyślała. W Skyrimie to już bym dawno tam na dole leżał. Zaraz gdzieś w prawo odbijamy. Chyba górą można było. Niech oni tu przyjdą, cię zostaną wpierdziel od wszystkich. Więc zapraszam ich serdecznie. Przepraszam bardzo. W momencie, w którym te pajace za mną pobiegły i przyszli do obozu, to jest jakby zgon? Bez sensu. O, nie mogę broni uciągnąć. No spoko, mój koń ma to, co miał. On decent meat, Mr. Morgan. Przekaż wszystko. You'll be able to make something nice with that. Nie, no, tego nie będę dawał. Good job, Mr. Morgan. Mary Beth. Stay away from me, Micah. Lepsze jest to, się jakiś znacznik pokazał. Lepsze jest to, że ja nie mogę w ogóle ogarnąć sobie tutaj nic kupić, nie? Tak jak wcześniej mogłem. Czy tu mogę przy tym ognisku coś teraz wytworzyć? W sensie ugotować to? Zobaczmy, czy ja mogę to wziąć i upiec? Nie mogę. Czemu nie mogę? Wyrzuć wszystkie. No co fajnie. No dobra. Trochę bez sensu. Dobra, no to przekażmy to na kuchnię w takim razie, ale tutaj ten znacznik zapytania. O co z nim chodzi? Hey Arthur. You wanna talk? No dawaj. You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. I'm fine. What you been doing? Acting like a fool. How so? Killing and robbing folks I didn't need to. My, you have been busy. Well, that's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Mary Beth. It finally happened. I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best at mayhem. Sure, I'm no better than Micah. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. Okay. Dobra, podejdźmy do tego gościa od kuchni. Jezu, jak on wolno tu łazi.
Dajmy mu to wszystko w takim razie na rzecz obozu. I apologize in advance for this stew. It needs better meat. Very good. We were getting low. Might as well make some money off it. A czekajcie, a mogę coś wytworzyć w końcu? Tyle już przekazywałem różnych tam rzeczy i... nadal nic tu nie wytworzę raczej. No. Mogę teoretycznie to zrobić. No dobra, to jest wszystko co mogłem zrobić. Okej, bierzmy płotkę. I lecimy do miasta. Pierwsze co to trzeba będzie oczywiście list odebrać z poczty. To drugą rzeczą jaką zrobimy. To oczywiście podjedziemy do questa pobocznego, jeżeli jeszcze nam, jeżeli nam starczy czasu oczywiście. A jak nie, no to i tak tam będziemy, więc zaczniemy sobie tam drugi odcineczek, nie? Dla mnie lepiej. Jakaś wiewiórka chyba biegła. Nie wiem. Czy dobrze, że się z nimi zderzyłem? Ale olać to. Jedziemy dalej. Jak gdyby nic się nie stało, nie? Ty no niech żartuj, że tu nie przyspa. Serio? Ty, koń mi zdech. Cześć, Dot. Mały problem, wiesz? Właśnie zajebałem konia. Molly. I don't believe it. I should have cut her loose months ago. Well, let's get settled in our new home, I guess. Ej, problem mam. A czekajcie, on się zrespił w obozie. Nie, tu jest, na górze. What? Jak to? O kurwa, nieśmiertelny. No Dot, nie podjeżdżaj tak. Ej, spoko, nie? Ej, wiesz płotka, bo ty tu leżysz, nie? Tu w tym miejscu. Ale to szczegół. Dobre, dobre. Podoba mi się to. W ogóle mam jeszcze chyba questa pobocznego w nocy, jeśli się nie mylę. Związanego z kolejnym jakby zaproszeniem do... do tego. Boże, do Sołtysa? Nie pamiętam, do, jak on tam się nazywa. Miasta tamtego, burmistrza, o burmistrza właśnie. Do burmistrza miasta tamtego Saint-Denis. Więc tam też trzeba będzie, cyk, podjechać. W swoim czasie. Jakąś nocą. Na razie zajmijmy się tutaj tym, nie? Train tickets. Siema.
Odbierz pocztę. If you wouldn't mind coughing in your sleeve, sir, I really can't afford to get sick again this month. Why don't you just do your job? Of course, sir. Sorry. It's just a polite request is all. Mączer Ami. Udało się, mam słońce na twarzy. Piasek pod stopami i piękna wahina w moim łóżku. Te wyspy są wszystkim, o czym marzyłem, a nawet więcej. Nie uwierzysz, jakie to jest światło, jakie kolory, jacy ludzie, wszystko. Jest jaśniejsze i pełniejsze życia niż w Saint-Denis. Zupełnie jakbym znalazł się na drugim końcu świata. A przecież tak właśnie jest. Być może zaskoczy cię, że jesteś moim jedynym prawdziwym przyjacielem z tych ponurych dni. O nic nie prosiłeś, tylko dawałeś to wspaniałe i rzadkie. Samolubnych drżani nienawidzą bardziej niż swamy cywilizacji. Ale czym innym jest cywilizacja, jeśli nie zorganizowanymi samolubstwem? Trzeba ograniczyć swe pierwotne rządy, by ktoś inny miał dobrze. Pach, no mercy. Ta rajska wyspa przez cywilizowany świat zostałaby uznana za prymitywną, ale miejscowi w sposób wręcz nieopisany są najszczodrzejszymi ludźmi, jakich kiedykolwiek poznałem. A dlaczego? Ponieważ są wolni. Nigdy wcześniej nie malowałem tak jak teraz. Te prace, jakich jeszcze nikt nie widział. Przed wysłaniem tego listu przesyłam kilka płócien do Nowego Jorku na sprzedaż. Być może te bazgroły są teraz coś warte. Ewentualnie możesz się nabijać z mojej nieudolności. Na zawsze twój CC. To jest od tego gościa, co żeśmy od razu ostatnio mu pomogli wyjechać stąd. Dobra. Zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. I następna rzecz, jaką będziemy robili, to będzie oczywiście ten quest tu w tym miejscu. Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka, jak wam się film podobał. Suba na kanale, jak jesteście nowi, z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów oraz streamów. Jakby ktoś chciał grę, to oczywiście reflink w opisie. Facebook, Instagram i inne takie socjale również w opisie, na które was zapraszam. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!